W RMF FM i na rmf szef sztabu Bronisława Komorowskiego, Robert Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Pan bierze odpowiedzialność za tę klęskę? Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. No ale Na szefie sztabu odpowiedzialność na szefie, spoczywa się na, na, szczególna. Na szefie sztabu odpowiedzialność yy, szczególna. Na pewno ten wynik jest dla nas trudny. Musimy się z nim zmierzyć, ale przyjmujemy jako wyzwanie, jako zadanie. Ale powie pan zawiodłem, zawaliłem, popełniłem błędy? Ja myślę, że wielu rzeczy w tej kampanii zabrakło. Na pełne analizy i ocenę. E, przyjdzie czas po kampanii. Dziś mamy robotę do wykonania. Najgorszą rzeczą, jaką można robić, to w takim trudnym momencie skupiać się na sprawach wewnętrznych. Szybko analizujemy to, co trzeba robić, szybko wyciągamy wnioski i walczymy w drugiej turze. Namawiano pana do dymisji po tej pierwszej turze? Nie, nie namawiano. Nie, 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 było, nie, nie było, tak, było tak, że ktoś powiedział. Takiego... Robert. No, no, widać, że nie Nie, nie było sobie takiego z tym. sygnału. Wszyscy rozumieją, że y, w kampanii, która była bardzo masywna, bardzo intensywna, zabrakło. Zabrakło, to o tym, paru, czego zabrakło paru, paru za chwilę, rzeczy, ale... które musimy nadrobić i to jest kwestia w tej chwili szybkiego działania, a nie jakichś, jakiegoś rozwalania struktur, które zbudowaliśmy Rzecz przez ten czas. pisze dziś, że to pan zapyłał głową za porażkę. Faktycznie, a czy nie symbolicznie, że to Grzegorz Schetyna de facto przejmuje odpowiedzialność za kampanię. To Wzłom... prawda? Współpracujemy w formacie sztabowym naprawdę z bardzo szerokimi środowiskami. Wszystkie ręce na pokład i ze środowiska Platformy Obywatelskiej i szerzej ze środowisk samorządowych, ze środowisk politycznych, które dołączają do nas w tej chwili. To będzie szeroki format yy, yy, współpracy sztabowej. Czy szeroki z Aleksandrem Kwaśniewskim między innymi? Przekonamy się w najbliższych dniach, godzinach. Yy, będziemy w tym tygodniu yy, pokazywali, że Bronisław Komorowski jest politykiem ponadpartyjnym. Że jest politykiem, który potrafi łączyć różne nurty polityczne, co wydaje się być kluczowe dla zwycięstwa w drugiej no tak, turze ale, ale to, że poprze go Aleksander Kwaśniewski, to nikogo nie zdziwi. Wczoraj w tym studiu de facto to powiedział. Być może Włodzimierz Cimoszewicz to powie, być może nawet Leszek Miller, Janusz Piechociński pewnie, no ale jesteście w stanie skłonić kogoś z drugiej strony barykady do tego, że przeszedł na waszą stronę? Przekonamy się. Czy z drugiej strony barykady to nie sądzę, bo po drugiej stronie barykady mamy PiS. Nie zabiegamy o, o poparcie PiSu. Z PiSem się ścieramy w tej drugiej turze. I to odczytujemy... no Kukiza potrafili przekabacić na swoją stronę. Paweł Kukiz dość jasno określił, i trudno się dziwić, swoją pozycję. Natomiast dla nas jest ważne i działamy, a nie tylko mówimy, w kierunku sygnałów, które wysłał elektorat Pawła Kukiza w tych wyborach. I stąd ta inicjatywa pakietu obywatelskiego referendalnego Bronisława Komorowskiego, wczoraj ogłoszona, że nie gadamy ale już ogłaszamy referenda w trzech sprawach bardzo ważnych dla tej części wyborców. Panie pośle, od którego momentu zaczęliście sobie w zeszłym tygodniu zdawać sprawę, że będzie bardzo źle? Myślę, że już koniec tygodnia był takim sygnałem, gdzie z y, sondaży zaczęło wynikać, że to poparcie dla elektoratu Pawła Kukiza y, y, narasta lawinowo. I lawinowo spada poparcie y, y, dla Bronisława Komorowskiego. I ono się, y, y ono się odbywa y, kosztem, kosztem poparcia dla Bronisława Komorowskiego. Tym bardziej dziś musimy zwrócić się do tego elektoratu y, y, z takim przesłaniem: usłyszeliśmy was inaczej niż PiS, który zawsze był przeciwko Jowom, zawsze był przeciwko zatrzymaniu finansowania partii politycznych przez, przez, przez budżet. Jesteśmy na wasze postulaty otwarci. A prezydent ciężko przeżył tę porażkę niedzielną? To twardy zawodnik. To jest człowiek, no, ale Nawet który... twardemu zawodnikowi łezka jest, może popłynąć jest, po policzku. To jest człowiek, który siedział w więzieniu za polską wolność i można powiedzieć w trudniejszych sytuacjach dawał sobie radę. No, ale był wściekły raczej, czy sobie... rozżalony, czy wściekły? Wściekły na siebie, miał do siebie pretensje? Raczej pan prezydent reaguje złością i wściekłością i pobudzeniem wszystkich wokół do intensywnego działania. Musimy się brać do roboty. Na no, co to, powiedział sztabowcom? Że ciężka robota przed nami i trzeba to przyjąć na klatę i walczyć. A błędy jakie popełniliśmy? Śmy powiedział. A to błędy niech wytyka nam opozycja. Ja wiem o tych błędach. My wiemy. Gdzie musimy nadrobić rozmaite deficyty? Bo pan, przede mówi, przede czegoś wszystkim... zabrakło. No to czego zabrakło? Ja myślę, wszystkim? że przede wszystkim zabrakło nam pokazania tego, że. Komorowski, Bronisław Komorowski jest politykiem bliskim zwykłym ludziom. Że, że niedostatecznie mocno przezwyciężyliśmy tę jego funkcję prezydencką. A może której... raczej zabrakło wam odcięcia się od Platformy? Znaczy prezydentowi odcięcia się od Platformy? Ja powiedzenia: myślę... zdaje sobie sprawę z tego, że te osiem lat nie wyglądało tak, jak powinno, że powinny wyglądać lepiej, że Platforma popełniała błędy i ja za nie biorę też odpowiedzialność. Ja myślę, że nie chodzi o to, by się od jakiejkolwiek formacji politycznej, zwłaszcza od Platformy Obywatelskiej, z której nie wiem, że to ciężko, bo w 10 milionów, milionów Platforma, nie, w ogóle nie chodzi o odcinanie się, wręcz przeciwnie, chodzi o to, by do tego poparcia dodawać kolejne. Będziemy to pokazywali w tym tygodniu, będziemy pokazywali w trakcie całej drugiej tury. Oprócz poparcia Platformy Obywatelskiej bardzo ważnego, bo to jest bardzo ważny, kluczowy elektorat dla Bronisława Komorowskiego. Chcemy pokazać, że jest on politykiem, który potrafi do do tego poparcia dołączać wsparcie innych środowisk. I wciąż będziecie mobilizowali ten elektorat strachem przed Prawem i Sprawiedliwością i tymi hasełkami za Dudą stoi Kaczyński, bójcie się. No nie odczytujemy w każdym bądź razie wyniku tych wyborów jako głosu za tym, by w Polsce yy, rządził premier Kaczyński, a tego się możemy spodziewać, gdyby wygrał Andrzej Duda. Nie sądzę, by ten głos, który Polacy Andrzeja Dudy to jest całkiem yy, yy, prawdopodobne. Yy, a, ale ze zwycięstwem Andrzeja Dudy staje się bardzo prawdopodobne. I nie sądzę, by Polacy chcieli Gdyby w Polsce rządził PiS, i że to oznacza ta pierwsza tura. Pierwsza tura oznacza, że pewne, yy, 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 że Polacy są w niedostateczny sposób zadowoleni z biegu spraw w państwie i chcą mieć większy na to wpływ. To będziecie... Stąd inicjatywa prezydenta, zróbmy w trzech ważnych sprawach: finansowania partii, JOW-ów, rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika. Zróbmy referenda. Niech się Polacy wypowiedzą. Wreszcie zróbmy to w sposób taki, żeby ten sygnał polityczny był całkowicie jednoznaczny. będziecie mówili w maju Duda prezydentem, na jesieni Kaczyńskim premierem. Czy tego chcecie Polacy? Czy tego chcecie Polacy? To jest realna alternatywa, przed którą dziś stoimy. No to teraz o tym referendum. Od kiedy to Bronisław Komorowski zapało takim afektem do referendów? myślę, że prezydent Komorowski chciał pokazać po tej pierwszej turze, że wyciąga z tego bardzo poważny wniosek. No ale wcześniej były pomysły referendalne i żadnego prezydent nie wspierał. Co emerytur w sprawie dzieci w szkołach. No, prezydent mógł powiedzieć tak: ja obywatelsko, człowiek czuły na potrzeby obywatelskie, popieram pomysły referendów. Wtedy go nie było, ale w tej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tak wyraźnym sygnałem wyrażonym w pierwszej turze, zareagował natychmiast. I moim zdaniem to dobrze, że mamy prezydenta, który potrafi w takiej chwili nie tylko opowiadać, nie tylko dzielić się refleksjami politycznymi, hasłami, ale mówi, tak, ja odbieram ten sygnał bardzo poważnie. Wielka część wyborców nie jest zadowolona ze stopnia, jaki ma wpływ, ze stopnia, w jakim ma wpływ na bieg spraw w Polsce. I trzeba oddać im w tych I sprawach czasu. Kiedy głos? to referendum miałoby się odbyć? No to będzie zależało od terminu, kiedy Senat. No ale jest jakiś gotowy pomysł na to, na to no bo na to widać, zgodę. jaki jest kalendarz. No, do wakacji już nie ma szansy. Po wakacjach? Myślę, że po wakacjach. Ale Myś razem z wyborami myślę, parlamentarnymi? Przekonamy się. Myślę, że raczej wcześniej. Myślę, niż, że, niż, że, że niż, wcześniej, przed bo to jeszcze? będzie wynikało z kalendarza y, po prostu w ciągu zakreślonego terminu. od no nie, ale, tam czasu. Ale po pani po posłanka, to robić we wrześniu referendum i w październiku wybory parlamentarne. Myślę, że nie głupią historią byłoby podjęcie próby połączenia tych tego referendum z wyborami parlamentarnymi, choć gdyby ono odbyło się wcześniej, to zaręczam, że na wybory parlamentarne również wpływ by miało. No tak, tylko tyle, że na wybory parlamentarnych i w tych wyborach parlamentarnych jednomandatowych okręgów by się no nie, nie może. bo To jesteśmy roku, się, tak. pół roku przed wyborami, no więc tego już zrobić nie możemy. Ale chcę powiedzieć też, że jeżeli będzie w, no, najpóźniej w czasie wyborów wyraźny sygnał referendalny, wola obywateli w tej kwestii wyrażona i nie tylko w tej, także finansowania Partii politycznych, ja to bym podkreślał, no to nie wierzę, żeby taki głos yy, yy, suwerena, jakim jest naród, nie został przez polityków wybranych w najbliższych wyborach parlamentarnych wysłuchany. To na koniec pytanie od wielu słuchaczy: Czy sztab nie jest w stanie namówić Bronisława Komorowskiego, żeby mówił bez kartki? Prezydent Komorowski, mogę powiedzieć, w 90% no nie, ale, zdarzeń wyborczych, ale wieczór wyborczy, zamiast pokazać emocje, to wychodzi, odczytuje z kartki komunikat, kłania się, wychodzi. Ja myślę, że to, to nie jest ze strony Bronisława Komorowskiego nieumiejętność. To jest raczej, będziemy oczywiście przekonywać, zgadzam się, go do tego, by tej kartki było jak najmniej, że w tej drugiej turze musi, musi być codziennie kandydatem, a nie prezydentem. Natomiast rzeczywiście ta funkcja prezydenta, ta konieczność, by być precyzyjnym w słowie, bo jest to komentowane także jako słowo prezydenta kraju, jest trochę wiążąca i, i myślę, że wynika to, ta, ta skłonność prezydenta wyłącznie z szacunku dla precyzji wypowiedzi. Robert Tyszkiewicz, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.